Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9.15 temat dla reportera. I czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. Na zegarku minęła godzina 9.15. W studiu jest też Leszek Wspaniały. Jestem, dzień dobry. Za kurtynką, za szybką, ledwo cię widzę. Za ekranem. Za ekranem też przy okazji. Drodzy słuchacze, czekamy na wasze telefony pod numerem 726 114 114 w związku z tym, że rozpoczęliśmy dzisiejszy temat dla reportera, ten środowy, kolejny zresztą w tym tygodniu. Jeśli macie jakieś tematy dla nas, to proszę dzwonić, proszę się nie krępować. Tak. Cały czas przypominamy też, że zaległości możecie znaleźć na portalu miedziowe.pl, jeśli też czegoś nie nadrobiliście. A też dwa zdanka na ostatnie zgłoszenia i zapytania naszych słuchaczy, konkretnie słuchaczki, która dopytuje o teren zielony między ulicą Sikorskiego a Głowackiego w pobliżu wieżowca. Jest to, jak wspominałem, teren prywatny. Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta, czy w jakiś sposób gmina może właściciela poprosić, czy też zaapelować do niego, żeby ten teren uporządkował. Okazało się, że pojechali tam pracownicy Urzędu Miasta. Teren nie jest zanieczyszczony, drzewa też nie zagrażają, nie wymagają przycięcia, tak więc tutaj nie ma żadnych takich aktów prawnych, żeby w jakiś sposób właściciela przywołać do... Czyli że co, porządek? No jest porządek, jest porządek. Szybko się uwinął. Na Akacjowej z Kościelną słuchaczka nam zgłaszała, że od 2 tygodni jest niezabezpieczony wykop. Wiemy, że swoje prace wykonuje tam przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Czekamy na odpowiedź, jak długo to jeszcze potrwa i kiedy te prace się zakończą. Budowlanych 4 parkujące auta zgłosiliśmy w odpowiednie miejsce. Zobaczymy, czy sytuacja się tam poprawi. Niestety, póki co nie mamy dobrych informacji dla kierowców dostawczych aut, którzy chcieliby parkować na parkingu przy Armii Krajowej i mieć, że tak powiem, blisko i bezpłatny parking do Zielonego Rynku. Tam decyzją mieszkańców zmieniono znaki i jest to parking tylko dla aut osobowych, tak więc na razie nie ma tam rozwiązania. No i dzisiaj czekamy na wasze nowe zgłoszenia. 726 114 114, proszę dzwonić. Dobry, witam. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie odnośnie właśnie tutaj COVID-a, który nas atakuje. I mam taką sprawę. Moja żona robiła tydzień temu w środę wymaz. Tutaj w tym punkcie przy MCZ-cie. Tak. Miała czekać 4-5 dni. Jest tydzień mija. Ona tych wyników dalej nie ma, więc ja generalnie jako jej mąż potencjalnie od tygodnia chodzę i zarażam, jeżeli się okaże, że ona jest chora, tak? No. I teraz pytanie moje. Dlaczego to tyle trwa? Są tam robione też wymazy odpłatne. Być może te, które są odpłatne, są prędzej robione, a nie te na Fundusz Zdrowia. Nie wiem. Bo tam nic nie można się dowiedzieć. Nie ma tam żadnego numeru telefonu, żeby przedzwonić, nie zapytać? Nie ma, proszę pana. Nie ma. Jest tylko tak, że jeżeli ktoś chce zrobić odpłatnie, to ma przyjść z paragonem. Aha. I nawet nie ma informacji, od której to jest otwarte, do której. A jest to otwarte, tak jak słuchacze słuchają, od 11 do 14. Bo tego nigdzie nie można sprawdzić. Panie w przychodni też nie wiedzą, bo one mówią, że to tylko u nich stoi. Aha, na tej zasadzie. Także, no, także tam nic nie wiadomo. Mówimy o punkcie wymazowym przy MCZ-cie w Głogowie. Tak, proszę pana. I dobre. Mówię, żona czeka już tydzień czasu. Jeżeli się okaże, że żona ma tego COVID-a, tak, to ja dopiero wtedy przejdę jako współmieszkaniec, tak, przejdę dopiero na kwarantannę. A jeżeli nie ma tego badania, przepraszam, wyniku jeszcze, jeżeli nie ma, no to ja sobie swobodnie mogę chodzić i tak naprawdę no, roznosić, tak? Tego COVID-a. A muszę tutaj zaznaczyć, że mam taką pracę, że jestem w 8 miejscach dziennie u 8 różnych ludzi, czasami więcej, czasami mniej, więc potencjalnie mogę to, że pan roznieść każdemu, tak? No. A żona musi czekać, mówię, tydzień czasu, gdzie dla przykładu jej siostra robiła dzień prędzej, też miała czekać od 3 do 4 dni i dostała po 3 dniach ten wynik.
Czyli szybciej niż nawet zakładano. Tak. Cóż, Leszku, możemy zrobić w tej sprawie? No możemy się spróbujemy się dowiedzieć, dodzwonić, bo w ogóle postaramy się dodzwonić. Dlaczego to tak długo trwa, to podejrzewam, że przez nadpok po prostu ilości osób kierowanych na wymazy. Natomiast no, postaramy się dowiedzieć i odpowiedzieć, dlaczego aż tydzień to trwa. Nadpok osób, no ja mówię dla przykładu, podałem kiedyś siostrę mojej małżonki, która robiła wymaz, tak, i dostała po 3-4 dniach. Z tym, że tutaj muszę zaznaczyć, że ona nie robiła na przykład tutaj w tym punkcie przy MCZ-cie, tylko prawdopodobnie tam przy szpitalu. Przy Kościuszku. No, nie wiem, to jakaś różnica jest. Spróbujemy się dowiedzieć. Być może, wie pan, być może też są różne laboratoria, które się tym zajmują, bo to też może też taka być kwestia. No, ale tak, to się... ja rozumiem, tylko nigdzie się nie można dodzwonić. Tak. Do sanepidu głogowskiego, to już graniczy z cudem w ogóle, tak, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Jasne, wiemy jaka jest sytuacja. Bardzo dziękujemy za ten telefon w takim razie. No postaramy się odpowiedzieć panu na to pytanie. My spróbujemy się dodzwonić. No, będziemy tam próbować z jednej i z drugiej strony. Domofonem dobrze, też będę próbował. Dobrze, do nas można się dodzwonić. No, 700, do nas tak. 726 114 114, 3 minuty w temacie dla reportera w środę. Jeszcze czekamy na wasze kolejne zgłoszenia. Temat covidowo-MCZ-owy zanotowany. Spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego w tym przypadku akurat tak długo trwa oczekiwanie na wyniki wymazu. No skoro ma być 3-4 dni, a jest 7, no to nie. No to nie, trochę nie za długo. Dobrze. Szczególnie, że niektórzy pewnie potrzebują niektórych wyników badań, chociażby do tego, żeby, nie wiem, pracować gdzieś albo gdzieś pojechać. Odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ wysłuchałam wcześniej telefonu pana i to jest nieprawdą, ponieważ dostaje każda osoba przebadana, dostaje pouczenie na kartce i jest numer telefonu do sanepidu w Bolesławcu i można tam sobie w każdej chwili zadzwonić po 48 godzinach i dopytać się. Podaje się dane swoje, PESEL przede wszystkim, pani, i pani wyszukuje numer, chociaż nie umie się sprawdzić, na przykład strzelam, no nie, ktoś nie, po prostu nie umie sprawdzić w internecie, bo pan daje namiary też, że można sobie sprawdzić w systemie. Jeśli ktoś nie umie, jest podanie, pouczenie takie, dostaje się karteczkę z pouczeniem, że można tam zadzwonić i w 48 godzin dają odpowiedź, czy jest pozytywny, czy nie jest pozytywny. Więc tutaj to bym się po prostu mija się z celem to, co pan powiedział. Państwo dają w tym, gdzie jest pobór tego wyniku przy MCZ-cie, dają po prostu pouczenie, gdzie można się pokierować, żeby dostać ten wynik. A jak pani czeka po prostu bez końca, no to dla mnie to jest jakieś nieporozumienie, no tutaj bym się sprzeczała z tym, bo ja też miałam robiony ten wynik i też pytałam zaraz pana, pan mi dał, mówi, że wszystko wytłumaczy, dał mi namiary na Bolesławiec, na ten specjalistyczny tam oddział i pani powiedziała, że wynik jest taki i taki i już jest wszystko w porządku. Aha. Także nie wiem, no pan tutaj troszeczkę wyolbrzymia to wszystko. Mamy nadzieję, że pani miała negatywny. Zdrowotnika to się tak mówi, tak? A jak zdrowie, wszystko okej? Okay? Wszystko okej, tak. To bardzo się cieszymy. Fajny wynik, także że bez problemu, nie? No to bardzo się cieszymy. Dziękujemy bardzo, do widzenia i dziękujemy oczywiście za ten telefon i tą informację, która nagle rozwiązała nam wszystkie jakiekolwiek spory. Bardzo nas cieszy w ogóle taka akcja i reakcja. Ale zobacz jaka merytoryczna wypowiedź, prawda? Tak jest, i bardzo szybko. A najbardziej się cieszymy, że wynik był negatywny. Odbieramy jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja pozdrawiam panią, która mi taką odpowiedź wspaniałą udzieliła, tylko chciałbym poinformować panią, że nie dostała żona żadnych takich namiarów. Jak pani dysponuje takim namiarem, to ja bardzo proszę, chętnie zadzwonię i się dowiem czegoś. Wie pan co, to proszę w takim razie poczekać przed radioodbiornikiem, być może nasza słuchaczka za moment zadzwoni, być może jeszcze gdzieś ma to pouczenie, tą karteczkę jest numerem telefonu. To podamy też przy okazji na antenę ten numer telefonu, dzięki czemu też rozwiążą się problemy w związku z wynikami, mam nadzieję, w naszym regionie. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9.15 temat dla reportera.